Mieliśmy jakiś problem chyba techniczny, rozłączyło nas, ale już jesteśmy. Zostało nam jeszcze... 15 minut. Tak, zostało nam jeszcze 15 minut treningu, więc skupmy się na tym, co mamy do zrobienia. Tu akurat mamy podgląd na to, co się dzieje, więc myślę, że za długo nie mówiliśmy sami do siebie i ten trening się teraz będzie dalej odbywał. Pamiętajmy teraz o tym, że robimy na dwa tempa. Wysoka pozycja jest idź, robimy pełne gyakuzuki, ale ściągamy. Ni, pełne gyakuzuki i ściągamy. Robimy idź, ni, idź, ni. Chyba cię nie widać, za bardzo uciekłeś. Jeszcze raz robimy idź, ni, idź, ni. Tak, jeszcze jedno przejście. Edge, ni, kamaje, tak, zasłaniamy się. Cofamy się i teraz na drugą stronę robimy. Kamaje, edge, ni, i cofamy się. I teraz staramy się już to połączyć, robimy to na jedno tempo. Jedna technika, raz, dwa i dopiero zatrzymujemy pozycję. Nie skracamy długości pozycji. Idź, ni, san. I cofamy się, jeszcze raz. Samologa? Nie, zmieniamy pozycję. Na drugą stronę. Idź, ni, san. I cofamy się. To jest dosyć trudna technika, będziemy ją sobie powtarzali. Natomiast chciałbym, żebyśmy się skupili nad techniką kizamizuki, teraz oizuki, gyakuzuki. Troszeczkę zmienia się układ samego wykonania. Tutaj przesuwamy się, robimy oriashi, przesuwamy się cały czas na tą samą stronę do przodu, wykonując tylko różne techniki. To jest tak, jakbyśmy byli w pozycji walki, tak? To jest właśnie ta wysoka pozycja, która ma nas przygotowywać do walki. Natomiast ta kombinacja, którą teraz sobie zrobimy, to jest kizamizuki, oizuki, gyakuzuki. Zrobimy sobie ją na sześć tęt, tak? No, może to nie trochę po polskiemu jest. Kamaje i robimy. Jest idź, kizamizuki. I tutaj już nie wracamy do krótkiej pozycji, tylko od razu przechodzimy do oizuki. San, shi, gyakuzuki, go. No w sumie wyszło na 5. Jeszcze raz. Ta sama strona. Sobie zrobić. Kamaje. Jest idź, kizamizuki. Ni, przenosimy oizuki. San, skracamy, shi, gyakuzuki, go, skracamy. Jeszcze raz robimy. Ec, ni, przejście, san, shi, go, cofamy się. Teraz troszeczkę sobie przyspieszymy ten element. Z tej pozycji jest ec, raz, dwa i od razu skrócimy pozycję. Jeszcze raz powoli pokażę. Płynnie, to nie trzeba robić szybko, ale chodzi o płynność wykonania. Jest idź, robimy kizamizuki, oizuki, skracamy pozycję. I tempo ni, gyakuzuki, skracamy pozycję. Płynnie robimy. Idź, raz, dwa. Ni, raz, dwa. Jeszcze raz się cofamy. Kamae. Idź, kizamizuki, oizuki, ni, gyakuzuki, powrót. Jeszcze raz. Idź, ni. Cofamy się. A teraz zrobimy sobie już całą tą kombinację. Ja zrobię płynnie, Kuba będzie robił dynamicznie. Chodzi o to, żebyśmy uczyli się wykonywać płynny ruch. Nad siłą, nad dynamiką tego ruchu będzie jeszcze czas popracować. Ale jeśli nie będziemy robili poprawnie tego elementu, będziemy starali się tylko szybko wykonać i będą błędy, to źle się nauczymy, a potem się bardzo ciężko oduczyć niewłaściwego schematu.
Musimy tu zgrać pracę nóg i pracę rąk, a więc robimy. Powoli jest. Idź. Raz, dwa, trzy, powrót. Jeszcze raz. Kamae. Idź. Raz, dwa, trzy. Kamae. I jeszcze raz. Idź. Kizamizuki. Ojzuki skracamy. Gyakuzuki skracamy. Zmieniamy teraz nogę. Spróbujemy zrobić sobie na drugą stronę. Powoli. Idź. Kizamizuki. Ojzuki skracamy. Gyakuzuki skracamy. Jeszcze raz ta sama strona teraz. Idź. Raz, dwa, trzy. I wracamy. I jeszcze raz. Idź. Kamae i wracamy. I ostatni raz. Idź. Długa pozycja. Przejście. Ojzuki skracamy. Gyakuzuki skracamy. Jeśli chodzi o wykonanie tej techniki. Bardzo proszę, żeby ją sobie jeszcze w wolnych chwilach powtórzyć. Zobaczyć, jak to wygląda. Fajnie by było, gdybyście się mogli nakręcić filmik z tego, jak wykonujecie. Porównać te filmiki. Zobaczyć, co jeszcze, które momenty nie pasują. A my skupimy się jeszcze nad jedną techniką Gyakuzuki Maigi. Dosyć trudna technika. Dosyć trudna technika ze względu na to, że jeśli wykonamy Gyakuzuki, to już mamy zamknięte biodro. I trzeba umiejętnie wykorzystać tą siłę, którą zużyjemy na wykonanie Gyakuzuki, żeby to był taki początek wykonania techniki Maigiri. Bo jeśli my, wysoka pozycja, zrobimy tempo idź, Gyakuzuki i zamkniemy biodro i stąd będziemy chcieli wykonać Maigiri, to jest już troszeczkę za późno. Musi być oczywiście koniec, musi być ten ruch, gdzie jest napięcie mięśni, ale jest ten taki strzał, ta siła ma się przełożyć na wykonanie naszej techniki do przodu. Nie ma dwóch różnych ruchów biodra. Nie ma, że jest Gyakuzuki, cofamy i dopiero Maigiri. To już za długo trwa, my musimy to wykonać na jeden rytm. Powoli to będzie wyglądało w ten sposób, że jest wypychamy biodro, jest Gyakuzuki pchane, robimy Maigiri. Podobnie będzie z techniką Gyakuzuki Mawashigiri, Gyakuzuki Yokogiri, bo to jest ta sama zasada wykonania. My najpierw zrobimy ruch ręki, ruch biodra do wykonania techniki ręcznej, a potem przejdziemy od razu do wykonania techniki nożnej, wykorzystując ten moment, że już ruszyliśmy. To jest tak, jak sprinterzy startują z tych swoich stopek, jest gotów, podnoszą się, start i oni robią ten pierwszy krok. Oni się nie zatrzymują, żeby zrobić następny krok. Oni wykorzystują ten pęd do wykonania kolejnego kroku. I u nas jest podobnie. U nas jest ten sam ruch. Jest raz, od razu jest wykonanie techniki do przodu. To jest ten moment, kiedy się kończy się Gyakuzuki, już zaczyna się Maigiri. Nie można zablokować bioder, stanąć i wtedy próbować zrobić. To już jest za późno. To musi być ten moment, że tam nie ma żadnej przerwy do wykonania. Kamae i próbujemy. Jest ich. Tak. I cofnąć się. Będziemy robili do przodu, żeby to było widać. Ich. I cofnij się. Pamiętając o tym, że tutaj to Gyakuzuki, patrzcie na stopy, nie może wyglądać tak. To jest błąd. My musimy zrobić ruch biodro-stopa do przodu. Biodro-stopa do przodu, wtedy noga. Kiedy będziemy robili tylko taki ruch, to nie będzie tej siły, która nada prędkość mojej nodze. Poza tym będziemy mieli krótszy zasięg. Bo na jeden ruch biodra my musimy wykonać dwie techniki. To te techniki muszą mieć odpowiedni zasięg. I na to proszę zwracać uwagę, żebyśmy mogli wypychając, robimy Gyakuzuki Maigiri i dociągamy nogę, bo po Maigiri lecimy do przodu, skracamy pozycję i wtedy staramy się wykonać tą technikę ze skróceniem, z dojściem do,
do przeciwnika. Kamaje i robimy. Tak, ale musi być Yakuzuki. Musimy zakończyć technikę. Eits. I cofamy się. Bardzo proszę, żebyście zwracali też uwagę na taki ważny element. Dobra osoba, która potrafi obserwować, zauważy, jeśli to będzie wasz przeciwnik, to zauważy każdy ruch. Jeżeli ja będę stał w tej pozycji i przed ruszeniem do przodu Yakuzuki, niektórzy robią tak, żeby zrobić ruch do przodu. Przekładając to na prostsze sprawy, nikt nie robi nogi do tyłu, żeby ją potem położyć do przodu. To jest właśnie takie porównanie. Jeśli mam kamaję tu, to nie cofam ręki po to, żeby uderzyć w Yakuzuki. Nie ma takiego ruchu. Z tego miejsca, z którego jest ręka, wyrzucamy rękę jedną, wyrzucamy rękę drugą. Nie ma cofania rąk. Na to proszę zwrócić uwagę. To można sobie ćwiczyć samemu przy odbiciu w lustrze, w szybie, w telewizorze wyłączonym, bo to wtedy fajnie widać. Można zobaczyć, jak nasze ręce pracują, jak trzymamy gardę. Na to zwracam uwagę. Robimy jeszcze parę razy. I cofamy. I jeszcze robimy. I do tyłu. Dobra. To jeszcze... Mamy jeszcze 4 minutki. Chciałbym, żebyśmy teraz skupili się na technice Shihokei. To można sobie ćwiczyć. Wystarczy metr w jedną i w drugą stronę. Czyli jak stoimy na środku pokoju, mamy metr w przód, metr w bok i metr w tył, to nic nam się nie stanie. Ale chciałbym, żebyśmy to ćwiczyli z pozycji Zenku Tsudachi i do Zenku Tsudachi wracali. Ze zwróceniem uwagi na to, że trzymamy gardę i teraz z tej pozycji robimy Maigiri. I wracamy. Z tej pozycji robimy Yokogiri. Kopiemy w bok, wracamy. Z tej pozycji robimy Ushirogiri, na której jeszcze nie ćwiczyliśmy. I z tej pozycji robimy Mamashigiri i wracamy do Zenku Tsudachi. To jest tylko ćwiczenie przygotowujące do wykonania tej techniki. Ciężko jest wrócić do Zenku Tsudachi. To ćwiczenie ma wam ułatwić naukę powrotu nogi do właściwej pozycji. Bo jeśli ktoś wykonuje Maigiri i nie wraca nogi, to on sobie spadnie na dół i może nawet tego nie zauważyć. Natomiast jeżeli tutaj nie będzie robił powrotu, to ta noga mu zleci na dół. Zenku Tsudachi, kamae, maigeri, noga wraca i wracamy do Zenku Tsudachi. Yokogeri, kopiemy i wracamy. I może skupimy się tylko na mamashigeri, nie będziemy robili ushirogeri. Poświęcimy na to oddzielny trening i wtedy sobie do tego dołączymy. I stąd robimy mamashigeri, też kolano, wracamy do Zenku Tsudachi. Kamae i robimy Maigiri. Chciałbym, żebyśmy bardziej sygnalizowali, że to kolano zostaje, tak? Kolano zostaje tu. Kolano zostaje, żebyśmy nie wracali od razu do Zenku Tsudachi. Jest. I dopiero wracamy. Ni Yokogeri. Sam Mawashigeri. Tak. I zmieniamy nogę. Ex. I dopiero powrót do Zenku. Yokogeri. Ni. Powrót do Zenku Tsudachi. San Mawashigiri. Powrót do Zenku Tsudachi. Musimy oddychać. Nie zostawiajmy powietrza w środku. Nie robimy tak. I wykonujemy. Tylko staramy się ten ruch wykonywać zawsze z wydechem. Luźno. Kamaes. Edź. Powrót. Ni. Powrót. Sam. Powrót. Jeśli będziemy mieli zachwianą pozycję, nic nie szkodzi. Chodzi tylko o to, żebyśmy nauczyli się zasady powrotu kolana, powrotu właściwie naszej stopy do pozycji
wyjściowej, żeby ta noga nam nie opadała. Nie może być Maigeri wykonane w ten sposób. My musimy zrobić w ten sposób, bo wracamy do właściwej pozycji. Kamaje i zrobimy sobie jeszcze po dwa, po razie na stronę, idź. I chan. I druga strona. Edź dynamicznie, tak? I chan. Ok. Myślę, że to na dzisiaj wszystko. Na pewno wrócimy do tych technik. Te wymagania na trzecie Q są już trudnymi wymaganiami. Poświęcimy sobie troszeczkę więcej czasu na to, żeby te techniki dopracować. Bardzo proszę o to, żeby sobie to przeanalizować. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to można napisać do mnie. Jeżeli ktoś ma pytania i stać go na to, żeby nakręcić to, jak wykonuje, i zadać pytanie, co jeszcze co jeszcze należałoby poprawić, to już będzie idealne rozwiązanie, bo ja wtedy będę mógł zobaczyć. Są osoby, które wysyłały mi zdjęcia z poszczególnych elementów wykonywanych w czasie własnego treningu i ja tam starałem się, gdzieś tam jeszcze dostrzegałem, że tu stopa była nie tak, tutaj gdzieś ręka była niedociągnięta, tu gdzieś ręka była krzywo. To są takie drobne rzeczy, na które należy zwracać uwagę. Ja Was nie widzę i jeśli nie będę miał możliwości pooglądania tego, w jaki sposób to wykonujecie, to nasz trening nie będzie w pełni taki doskonały. Nie bać się pokazywać tego, jak to robicie. Wy się uczycie. My cały czas się uczymy wykonywania tych wszystkich technik. Więc nauka polega na eliminowaniu błędów. I to jest żaden wstyd, jeżeli ktoś próbuje coś wykonać, jeszcze mu nie wychodzi. Bo tylko metodą doświadczenia, własnego doświadczenia, możemy eliminować wszystkie te rzeczy, które są niewłaściwe, które są niedokładne i będziemy zmierzali do tego celu, jakim jest doskonała technika. I to dzisiaj wszystko. Dziękuję bardzo. Jeśli ćwiczyliście w parach, to ukłon os do siebie. Stajemy na zbióreczkę. Muszą mi dać Frey, os, sejzam. Mokso, zamykam oczy. Kemok, otwieram oczy. Szamini, wej. Os. Os. Shihani, rej. Os. Kani, rej. Os. Kierowcą. Rej. Os. Arigato. I widzimy się jutro o godzinie 16:00.